Witajcie na naszym kanale! Ci z Was, którzy nas nie znają, to tak szybciutko się przedstawimy. Ja jestem Zosia. Ja jestem Ania. I obydwie założyłyśmy Akademię Płodności, czyli takie miejsce, które ma nieść Wam pomoc w momencie, kiedy Wasze starania o dziecko trochę się przedłużają. I troszeczkę zaczyna być pod górkę. Tak jest. A my we dwie dokładamy do tego cegiełki dietetyczne i pomagamy układać te dietetyczne puzzle, gdy kuleją na przykład parametry nasienia, gdy macie problem z endometriozą, gdy hormony szaleją i każdy sobie żyje własnym życiem. I trzeba je troszkę okiełznać. Całe szczęście talerz ma na to wielkie przełożenie. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Porozmawiamy o tym, co możecie zrobić dietą, jeżeli macie PCOS, czyli zespół policystycznych jajników, którego nieszczęśliwymi posiadaczkami jesteśmy my same też. Wskazasz. Niestety, a jesteśmy bardzo różne. Przypomniało się to do nas. Niestety, nieproszone. Jesteśmy bardzo różne, chociaż mamy tę samą jednostkę chorobową. Współtowarzyszą nam troszeczkę inne składowe i chciałyśmy wybrać takie inne również Anię i Zosię i zarekrutowałyśmy je do super projektu. Który był to? Był projektem PCOS. Dziewczyny dostawały przez 2 miesiące. Od nas jadłospisy. Tak jest. I patrzyłyśmy, co dobrego te jadłospisy i te zmiany żywieniowe plus aktywność fizyczna wprowadziły do ich życia. Tak jest. Sprawdzałyśmy to na 2 sposoby, bo po pierwsze porównywałyśmy ich badania laboratoryjne sprzed projektu i po projekcie, a po drugie badałyśmy je na analizatorze składu ciała. Więc widziałyśmy, jak się zmienia tkanka tłuszczowa, jak się zmienia tkanka mięśniowa, jakie jest nawodnienie, kąt fazowy i te wszystkie inne bajranckie rzeczy. I fajne rzeczy nam wyszły. Bardzo fajne. I o tych fajnych rzeczach będziecie mogły usłyszeć. Mogli. Dzisiaj. Mogli. Zapraszamy! Dobrze. No dobrze, więc pierwszą dziewczynką, którą zarekrutowałyśmy do projektu, była Ania. Całkiem podobna do tej naszej Ani, bo Ania była bardzo szczupła. Ania była szczupłym typem PCOS? Jest. Nie mów ma ani w czasie przeszłym. Jako, że projekt się skończył, to tak sobie pozwalam. Ania... Miała 28 lat. Tak jest. I starali się z mężem o dzieciątko. Od 3 lat. Trochę im się to przedłużało. U męża był problem z parametrami nasienia, które też udało się poprawić dietą, ale o tym w innym odcinku. I Ania też, co jest super, ona obserwowała swoje cykle na modelu Creighton, więc dokładnie było widać, że ta owulacja nie chce przyjść. Że to był rzadki gość raczej w cyklach Ani. Czyli mamy tak, szczupłą Anię. Tak jest. Bez owulacji. Albo rzadka. Tak, która raczej wymaga tego, aby zwiększyć masę ciała, tkankę tłuszczową, niż zmniejszyć. I co ciekawego zrobiłyśmy Ani? No właśnie to. Postarałyśmy się, jak jesteście szczupłym typem PCOS, to jest tip dla Was. Musicie wiedzieć, że istnieje coś takiego jak okno płodności. Dokładnie. Warto mieć określoną masę ciała, żeby ograniczyć zaburzenia owulacji. I jest takie okno płodności. I ono się waha w BMI-u między 20 a 24 właściwie. No a nasza Ania była bliżej 20. Właśnie, zdecydowanie niżej. I podejrzewało się, że to właśnie to może mieć wpływ na brak owulacji. Raz, że jest PCOS. Dwa, że mamy tak naprawdę Anię, musimy Anię utuczyć. Tak jest, bo Ania ma za mało tkanki tłuszczowej. A ta tkanka tłuszczowa, oprócz tego, że mówimy o niej bardzo często, bo ona wygląda czasami gorzej, czasami lepiej, to jest jeszcze potężnym narządem endokrynnym i tam w tej tkance tłuszczowej sobie hulają hormony. Jak jest jej mało, to nie mogą sobie hulać. Więc tego dotyczyła właściwie dietoterapia Ani. Ani, która jeszcze była w ogóle bardzo aktywna, bo Ania bardzo, na zuby, bardzo. Jejku. Tak, dokładnie, to też wyszło w trakcie projektu. I na to też uczulamy, żeby uważać, żeby nie ścinać sobie za bardzo aktywnością swoją, taką pracowitą pszczółką, kaloryczności diety. Bo może się okazać, że ta aktywność fizyczna, która ma nam pomóc, która jest zalecana, da nam odwrotny zupełnie. Szczególnie jak jesteśmy szczupłą Anią. Tak jest, dokładnie. Więc pierwszy tip jest taki, że pamiętajcie o tym, że jest okno płodności i nie możemy ważyć ani za dużo, ani za mało, żeby ograniczyć oczywiście zaburzenia owulacji. I wprowadzamy przez to odpowiednią ilość kalorii. Tak, chciałam powiedzieć, nie jesteśmy pracowitą pszczółką, ale bądźmy, tylko wtedy po prostu więcej jedzmy zdrowych rzeczy. I co się stało u Ani?
No co się stało? Stało się coś, no, co? Co się stało? Na co czekałyśmy? Po projekcie Ania dostała, znaczy dostała, u Ani wystąpiła spontaniczna owulacja. No, dostała owulację. Dostała tak. Owulację. Dokładnie. Po projekcie dostała owulacji, która zakończyła się niespodzianką po tylu latach starań. Najbardziej pozytywną z pozytywnych, bo sama owulacja już jest super niespodzianką i pozytywem. Ale u Ani wyszła pozytywna beta, a potem czekaliśmy wspólnie na serduszko. I ona tak później biło, biło, a teraz czekamy na człowieka. I mały człowiek jest, mieszka pod sercem Ani. Już jest w zaawansowanej drodze na ten świat. Szczupły PCOS. Okazuje się, że ta dieta u szczupłych kobiet z PCOS jest niezwykle istotna. To prawda, a ciężko znaleźć informacje o tym szczupłym typie, prawda? Bo o, wszyscy mówią, tak. Zredukuj wagę. Jeszcze co ciekawe, możemy wspomnieć o antyoksydantach, których było pełno. Tak, to prawda. W każdym właściwie w spisie, ale tutaj skupiając się na Ani, zdecydowanie tak, dlatego że kobiety z PCOS-em mają zmniejszoną zdolność antyoksydacji, czyli wymiatania tych wolnych rodników. Samo to, że mamy PCOS, generuje większy stres oksydacyjny. Tak. Więc musimy dostarczyć tych miotełek, które wymiotą tych nieproszonych gości. I to też robiłyśmy u Ani. I wymiotłyśmy. Wymiotłyśmy. Skutecznie. Tak. I więcej o tym znajdziecie tym oto e-booku, który stworzyłyśmy. I tu znajdziecie również historię Ani oraz o tym, jaką dietę warto stosować, mając szczupły typ PCOS i będąc taką Anią. No dobra, to teraz kolejny przypadek. Teraz mówimy sobie Olę, jedną z dwóch Ol, bo Oli się zgłosiło dużo do projektu. Tą Olę to jest taka Ola odpowiedzialna, myśląca na zaś, na zapas. Bo Ola nie starała się jeszcze aktywnie o dziecko, więc o tym, że ma PCOS wiedziała i wiedziała też, że ma insulinooporność i chciała coś zaradzić dietą. Chciała i bardzo dobrze, że chciała, bo to całkiem nieźle jej wyszło. To prawda, więc jak jesteście też taką Olą, która myśli o tym, żeby zostać mamą, ale nie w najbliższym czasie, to wiedzcie, że to, co zrobicie dzisiaj, może zaważyć w przyszłości na tym, czy na przykład taka owulacja wystąpi. No dobra, ale co zrobiłyśmy u Oli? Jak w ogóle z Olą wyglądało? U Oli troszkę chciałyśmy zredukować jednak masę ciała i tkankę tłuszczową. Mhm, tak. I najbardziej zawalczyć z tą szalejącą insuliną. Zgadza się. Więc skupiłyśmy się na produktach z niskim indeksem glikemicznym i ładunkiem. Dokładnie. Który jadłospis był przepełniony tymi składnikami właśnie, które pomogły Oli obniżyć poziom insuliny. I to całkiem zaskakująco. Ola dała czadu. Ola dała czadu. Przyznała się, że pozwalała sobie na gorzką czekoladę w trakcie, ale to były niewielkie grzeszki. I oprócz tego, że udało się zbić insulinę, to Ola też całkiem nieźle schudła, bo schudła 6,3. Tak jest, dokładnie. Z czego właściwie większość stanowił tłuszcz i schudła też z tkanki wisceralnej, czyli takiej, której nie lubimy najbardziej, która osadza się w okolicy brzucha i nasila insulinooporność między innymi. Więc brawo. Brawo, Olu. Super sprawa. Ona pewnie będzie oglądała ten film. Jesteśmy dumne i Cię wychwalamy. Brawo, słuchajcie, Olu. Wiemy też, że dużą trudność sprawia Wam szukanie tabel z niskim indeksem i ładunkiem glikemicznym. Bo co prawda, choć jest ich dużo i samo znalezienie ich nie jest problemem, to rozjazd informacyjny w nich może przyprawić o zawrót głowy. Niemały. Dokładnie. Niektóre składniki, które w jednym są z niskim indeksem, w drugim są ze średnim, a w innym jeszcze z wysokim. Nie wiadomo, co jeść. No trochę już wiadomo, bo Akademia przygotowała dla Was tabelę. Tutaj Wam wyświetlamy tabelę z owocami, z racji, że jest sezon owocowy, więc w prezencie od nas tabelę z niskim indeksem i ładunkiem. Ale w środku, w e-booku jest mnóstwo tabel podzielonych na różne kategorie, więc można sobie z nich korzystać i wiedzieć, jak się mają makarony, nabiały, mięsa, słodycze, warzywa owocne w Kolejną uczestniczką w naszym projekcie była Monika, która od kilku lat starała się o dziecko. Miała PCOS, które było warunkiem tego, żeby podjęła wyzwanie. Miała insulinooporność, która wyszła podczas diagnostyki w szpitalu, ze względu na to, że trafiła do niego wtedy, kiedy zatrzymał się okres. Na nie mało, bo na 4 miesiące. Co też jest częstym przypadkiem, że ten okres sobie po prostu znika.
Dlatego też, że znika sobie owulacja. Ale przejdźmy, wróćmy do Moniki. I wyszła jej jeszcze insulinooporność. Tak, właśnie w tym szpitalu dodatkowo zdiagnozowali u Moniki insulinooporność. Częstą towarzyszkę. Zgadza się. Pracę osobę Monika po stosowała 8 tygodni. A, jeszcze warto powiedzieć tutaj o androgenach, które tak, były dokładnie wysokie u Moniki. U Moniki były wysokie. I które udało się zmniejszyć na diecie? Udało, tylko 8-tygodniowej diecie. Bo właściwie tendencja była spadkowa, ciekawe jak to wyglądało później, ale u Moniki udało się to zmniejszyć znacząco. Co widzicie sobie tutaj na slajdziku, wyświetlimy Wam to zdjątko. Jak zaczynałyśmy projekt, to testosteron Moniki wynosił ponad 90, a jak kończyłyśmy projekt, czyli po 8 tygodniach, wynosił 63,9. Tak, prawie 64, co jest znaczącym spadkiem, choć jeszcze jest za wysoko, to idziemy w dobrym kierunku. 8 tygodni na diecie. Tak jest. Spoko. Więc to, ale możemy jeszcze coś zrobić oprócz diety? Możemy wspomóc się na przykład takim bardzo, bardzo ważnym składnikiem, właściwie suplementem, który nazywa się mioinozytol. Pewnie część z Was wie, że coś takiego istnieje, bo dużo PCOS-ek to przyjmuje. Polecamy. Polecamy, bo on fajnie działa na insulinę, potrafi obniżyć androgeny i w ogóle jest super składnikiem, jeżeli borykacie się z PCOS-em. Tych składników jest jeszcze kilka. Tak jest. Rozszerzenie tych wszystkich suplementów znajdziecie w naszym e-booku, ale ten mioinozytol jest takim jednym z nich. Polecamy, jest dość uniwersalny. Mioinozytol wypadałoby włączyć. A często o tym też do terapii PCOS. Albo nie wiecie. Ale a to teraz już wiecie. Kolejnym przypadkiem to była nasza Agatka. Agatka wzięła udział w projekcie po 8 latach starań. Tak, właściwie to już była taka ostatnia deska ratunku, ostatni oddech w tym biegu. Agata sama to przyznała na pierwszym spotkaniu, że ten projekt to jest ostatnia rzecz, którą ona w ogóle dla siebie robi. Przestarałam się już tak długo, to trwa ponad 8 lat, ta ich droga była bardzo wyboista, bo oprócz tego, że jest bardzo długa i trwa 8 lat, to jest usłana głębokimi dołkami, bo Agacie udało się raz zejść w ciążę w 2012 roku, która niestety zakończyła się poranieniem. Mają ze sobą też nieudaną próbę w ośrodku adopcyjnym, więc ona naprawdę na ostatnim oddechu trafiła do nas, była bardzo zmobilizowana, żeby spróbować, ale przyznawała, że to jest ostatnia rzecz, którą dla siebie robi. Agatka ma 34 lata, więc z naszych uczestniczek projektu była najstarsza i Agatka też miała najwięcej do zrzucenia. W swoim epizodzie odchudzającym sprzed lat ma też taki duży spadek wagi. 30 kg, tak. Które szybko powróciła, ponieważ niestety ta dieta niestety nie była dostosowana do Agaty. No i była taka na szybcika, na hura. Zróbmy to szybko i na chwilkę. A na szybcika nie chudniemy. No. I nie polecamy. Nie polecamy i nie obniżamy sobie drastycznie kalorii, bo to daje fajny efekt oczywiście i Wy możecie się cieszyć, bo to jest niezwykle motywujące, ale w dłuższej niestety perspektywie kończy się właśnie tak, że one do nas powracają jak bumerang. Często zabierają się ze sobą koleżanki na pokład i tych kilogramów jest więcej niż przed startem. Także absolutnie nie polecamy takiego sposobu odchudzania. No dobrze, ale u Agatki jeszcze była insulinooporność, dość spora oprócz tej nadwagi. U Agatki była homocysteina, zdecydowanie, na którą też udało się wpłynąć tylko tymi 8 tygodniami diety i ona już sobie znacząco spadła. I to robiłyśmy u Agatki. Agatka sobie świetnie radziła na diecie, nie chodziła głodna, jak sama stwierdziła. Wręcz przeciwnie. Mówiła, że porcje są czasami za duże i jest pełna. Dzięki temu nie podjada. Trzymała dietę. Po miesiącu na diecie, kiedy ją zobaczyłyśmy, była naprawdę dumna z siebie, no, że taka zmotywowana, to było takie wspaniałe. Była zadowolona i my też byłyśmy z niej dumne, że kurczę, Agatka dała radę. Oprócz tego, że spadła homocysteina, o czym wspomniałyśmy, to udało nam się jeszcze znacząco zbić insulinę. Po 2 miesiącach. Tak jest, dokładnie, bo ona z prawie 15 zeszła do 11 z kawałkiem, więc całkiem okej, jak na tylko 8 tygodni diety. Ale nie to jest najważniejsze, bo od Agatki dostałyśmy maila po projekcie.
drżącą dłonią pisanego, bo Agatka bardzo się boi i bała. Boi cały czas. Ale jest o co się bać, bo po 8 latach pod sercem nosi małego człowieka. Tak, wiemy, że to dziewczynka już nawet, że tam sobie mieszka mała dziewczynka. Już nie taka mała, bo ta mała dziewczynka ma dzisiaj 24 tygodnie. Na dzień kręcenia tego filmiku ma 24 tygodnie. W epoku jest jeszcze mowa o 13 tygodniach. Tak, e-book pracował już nad nim długo, więc i jeszcze tam nie wiedziałeś, że to będzie córeczka. Tak jest. Wszystko jest w porządku. I co ciekawe, Agata robiła krzywą z obciążeniem. Teraz krzywą, w ciąży. Tak, teraz w ciąży i wyszło jej, że jest wszystko w porządku przy takich zaburzeniach, jakie miała. To prawda, a nie jest już na żadnych lekach. Nie bierzemy metforminy, więc właściwie trzyma się tylko diety. Więc brawa dla Agaty. 8 lat stara. Niesamowite. Co to się stało z 8? Piękne. To jest jedna z tych historii, która na długo zostanie w naszej pamięci. 8 lat stara, naprawdę. Ostatnia rzecz, jaką miała zrobić dla siebie. Agatko, jesteśmy z ciebie dumne. Bardzo. Kolejną osobą, która wzięła udział w naszym projekcie, była Ola. Druga Ola. Druga Ola. Ola numer dwa. Ola numer dwa, która od kilku lat również starała się o dzieciątko. Była po inseminacjach nieudanych, po stymulacjach, które też nie przynosiły efektu. I Ola była również... Ola mieściła się w płodnym oknie BMI. Ola nie miała nadwagi, otyłości. Więc u Oli nie walczyłyśmy o redukcję masy ciała, tylko Ola określała swój brzuch jako oponkę. Tak. Miała oponkę, tak. Miała oponkę i stęcia. Tak, i różne problemy gastryczne, więc wzięłyśmy Olę w obroty. Mocno. Wzięłyśmy Olę w obroty i okazało się, że Ola bardzo pilnowała posiłków. Tak. Bo uznała, że kurczę, spróbuję tej diety, może ta dieta w PCOS. Ale była też zadowolona, to było fajne, bo wszystko jej smakowało. I przysyłała ładne zdjęcia i była zmobilizowana bardzo. I okazało się, po Oli wystąpiła spontaniczna owulacja, która była tą złotą owulacją. Dokładnie. I ta złota owulacja już jest na świecie i jest małą Stefanią. Pięknym, która urodziła się w maju, pod koniec maja. Z takimi ciemnymi oczkami. Zresztą pokażę wam zdjęcie Stefci. Stefcia jest na świecie. Ola z mężem przywitali na świecie już swoją córeczkę. Warto spróbować. A to było tylko 8 tygodni diety. Nawet u Oli trochę krócej. U Oli było mniej doprostowania. Skupiłyśmy się na tym, żeby przywrócić owulację. I udało się. I pomimo tego, że Ola miała prawidłową masę ciała, lekko można było ją skorygować tak kosmetycznie, że tak powiem. Tak, to po pierwsze. A po drugie, wiecie jak to jest. Oprócz tego, że bardzo nam zależy na tym, żeby ta owulacja wystąpiła, to zależy nam też na tym, żeby to była turboowulacja, czyli taka owulacja najlepszej jakości. Więc staramy się również dostarczyć mnóstwo antyoksydantów, żeby nie było tych wolnych rodników, które wpływają nam niestety niszcząco. Komórki jajowe. A mogą na to wpływać. A my to szczególnie widzimy, kiedy panie podchodzą do in vitro i na przykład widzą jakość komórek, klasę zarodków. Zdecydowanie. I wtedy widzimy różnicę przed, powiedzmy, pierwszymi próbami, drugimi próbami i przy trzeciej, powiedzmy, że chodzą na dietę i okazuje się, że o kurczę. Wow, nie dość, że więcej pobrano, to jeszcze więcej wyższa więc klasa. Więc ta dieta ma na to wpływ, jeżeli macie PCOS. To jest bardzo ważne, bo na te komóreczki wasze możemy wpłynąć z dietą i zwiększyć szansę na ciążę. Co wykonałyśmy u Oli i efekty są piękniejsze niż mogłybyśmy się tego spodziewać. Przypadek Oli jest opisany w e-booku, jak zresztą przypadki wszystkich innych dziewczyn. W e-booku są też... Sięgną po to nasze. Czy w e-booku są też tabele z indeksem i ładunkiem, o których wspomniałyśmy. I odpowiedziałyśmy tutaj też na takie top pytania, najczęściej przez Was zadawane, bo są takie, które możemy postawić na podium zdecydowanie, jak na przykład to, jak przywrócić owulację dietą, jak obniżyć LH, bardzo często o to pytacie, bo ono sobie lubi poszybować w górę u PCOS-ek. Jak obniżyć androgeny? Jaką dietę stosować u szczupłej kobiety z PCOS? Jak się rozprawić z trądzikiem na przykład raz na zawsze? Albo jakie są superfoodsy dla płodności? Czyli takie małe drobnostki, które możemy dodawać sobie codziennie i właściwie nawet ich nie zauważamy, a to, co one robią w naszym organizmie, jest niesamowite. Tak naprawdę ten e-book prowadzi Was za rękę. Jeżeli chcecie zwiększyć swoją płodność dietą, to jest must have Wasze! I to jest wszystko również to, co wprowadzałyśmy u dziewczyn z projektu PCOS. Na końcu jest jeszcze dieta 7-dniowa,
czteroposiłkowa, żaden z posiłków się nie powtarza. I to, co powiedziała Ania, czyli przeprowadzenie za rękę, to jest bardzo dobre określenie. Wygląda smacznie. I nieważne, czy dopiero się dowiedziałyście o tym, że macie PCOS. Czy to PCOS kroczy z Wami i niesiecie je na swoich barkach już od lat, ten obok będzie dobry dla Was. To jest po prostu świetny przewodnik, taki drogowskaz. Za rączkę. Czy początkuję, czy nie, czy staram się o dziecko, czy nie. To są najczęstsze odpowiedzi na to, żeby utrzeć nosa. I dać kopniaka. PCOS-owi i się z nim wreszcie rozprawić. I wygrać. Przełożyłyśmy badania naukowe, naszą praktykę na wiedzę. Pokazałyśmy Wam, co sprawdziło się u kobiet, które zaszły w ciążę na naszych dietach. Jak te diety były skonstruowane i na jakie składniki zwracałyśmy uwagę. Must have. PCOS-owski. Dużo bym dała za taki jabłek podczas kilka lat Twoich temu. Starań. Ja też. Ja też, bardzo naprawdę. To wiedzieć. Było o wiele prościej. Ale Wy. On może być Wasz. Macie. Już. Pracowałyśmy nad nim rok. Naprawdę. Za 2 tygodnie minie rok pracy nad e-bookiem. Warto. Serdecznie Wam go polecamy. Nasze drogie PCOS-owski. Trzymamy za Was kciuki. Niech on Wam rozświetla te wszystkie zakręty, czasami bardzo ostre na tej drodze. Niech trochę. Trzymamy kciuki. Trzymamy bardzo mocno kciuki. Do zobaczenia.